Witamy w kolejnej audycji, w kolejny poniedziałek. Robert Dzięba. Piotr Rybczyński. Zaczynamy od bardzo podniosłej uroczystości, która miała miejsce w sobotę, mianowicie z rąk władz miasta profesor doktor habilitowany Marian Remkowski otrzymał tytuł zasłużonego dla Kołobrzegu. Ta uroczystość odbyła się w sali koncertowej Ratusza Miejskiego i wydaje się, że tutaj jakichkolwiek kontrowersji nie było. Profesor poświęcił swoje prawie całe dorosłe naukowe życie jako samodzielnego pracownika nauki właśnie na badaniu historii Kołobrzegu. Robercie, jako historyk pewnie dam Ci 3 minuty, nie więcej, bo mamy więcej tematów. Minuta dla profesora, bo sprawa jest oczywista, profesorowi się tytuł należał, profesor zrobił na Kołobrzegu karierę naukową i bardzo dobrze, ze względu na to, że odkrył historię, która dla nas historyków, którzy badają źródła pisane, no była ona niedostępna, bo znajdowała się pod ziemią. Dzięki temu wiemy więcej o Kołobrzegu i możemy powiedzieć o tym, jak miasto było budowane, lokowane przede wszystkim od 1255 roku i następnie jak się rozwijało. Ja żałuję tylko ze swojej strony jednej rzeczy, że na laudacji dla profesora była zaledwie garstka radnych. Zastanawiałem się, co w tę sobotę robiła Rada Miasta, żeby pojawić się w ratuszu i uhonorować tego człowieka i jego wkład. Był oczywiście zarząd miasta reprezentowany przez Annę Mieszkowską i panią prezydent Ilonę Grendas-Wójtowicz, która również jest w kapitule, i było 2 radnych, pani Wilk i Wiesław Parus, którzy są również w tej kapitule. Cała reszta radnych, oczywiście był przewodniczący Rady Miasta, bo nie wyobrażam sobie, że było inaczej, ale to jest kolejna taka uroczystość, która gromadzi mieszkańców, gromadzi osoby zainteresowane, a jakoś radnych nie ma. Trochę wstyd. Wydaje się, że tak, że tutaj radni jednak powinni gremialnie tak naprawdę uczestniczyć. To jest uroczystość podniosła i też wzrasta prestiż tej uroczystości, jeżeli wszystkie władze miasta, Rada Miasta przychodzi przynajmniej w połowie. I właśnie rozpoczynają nam się tą podniosłą uroczystością, rozpoczęły nam się zachodniopomorskie dni dziedzictwa. O nich będziemy mówić jeszcze na pewno nie jeden raz, ponieważ potrwają one tak naprawdę do października. Tymczasem zmieniamy temat i wracamy do tematu pani marszałek Anny Bańkowskiej i jej roli w rezygnacji ze stanowiska pana Artura Dąbkowskiego w ośrodku MEWA i załatwieniu kolejnej pracy w miejskiej energetyce cieplnej od ręki, można tak powiedzieć. I tutaj na początek jedna uwaga, wydaje się, że w dobrze pojętym interesie partii, której służy pani Bańkowska, powinno się ten temat zamknąć jak najszybciej i wtedy pani marszałek może się spokojnie zająć walką z ugruntowywaniem cnót niewieścich. Robercie, pytałeś panią marszałek i co? Dobrze, Piotrze, powiedziałeś właśnie. Chodzi o zamknięcie tematu i my wreszcie po iluś tygodniach od naszej publikacji próbowaliśmy po raz kolejny skontaktować się z panią marszałek, bo pani marszałek po prostu nie odpowiedziała nam na naszą propozycję ani negatywnie, ani pozytywnie. No więc po uroczystości w ratuszu spotkałem się z nią na dziedzińcu tegoż ratusza i chciałem z nią albo umówić się na spotkanie, albo porozmawiać, bo pani marszałek bierze udział w całym mnóstwie imprez i wydarzeń, które są bez znaczenia i ma na to czas. Mówiąc krótko, moim zdaniem ten czas jako urzędnik, bo pani marszałek nie wygrała żadnych wyborów i jest po prostu zmianowania urzędnikiem politycznym w zarządzie województwa. Nie, żebym miał coś przeciwko temu, ale no skoro już płacimy jej za to, to niech efektywnie ten czas spędza, chociażby tłumacząc pewnego rodzaju swoje działania bądź zachowania. A tymczasem, nie wiem, czy przeglądałeś Facebooka, pani marszałek miała czas na to, że na przykład spotkać się z kończącymi kadencję przewodniczącymi rad osiedli i zarządów. Było takie spotkanie. Zastanawia mnie, co tam robiła, bo nie wiem, co do tego samorządu ma. Podpisywała jakieś umowy, jakieś uroczystości robione, na których nie było ani jednego dziennikarza, jakby to miało znaczenie. I wiele jakichś takich innych rzeczy, w których po prostu uczestniczy, a nie ma czasu 10 minut, bo to, proszę Państwa, zajmuje 10 minut, odpowiedzieć na 4 pytania. Otóż przypomnę tylko, że marszałek Anna Bańkowska jako przedstawiciel zarządu województwa w jakiś sposób chcieliśmy to ustalić. Mamy oczywiście wiedzę na ten temat, bo rozmawialiśmy z pracownikami uzdrowiska. Pojawia się tam i wpływa na Artura Dąbkowskiego, który składa wypowiedzenie. Działo się to wszystko w momencie, w którym żądano już odejścia
Artura Dąbkowskiego i w momencie załoga, z tego co ja wiem, twierdziła, że gdyby nie odszedł po kontroli, którą zrobiono wobec jego osoby, no to groziła strajkiem. I nagle Artur Dąbkowski składa wypowiedzenie i trafia do Miejskiej Energetyki Cieplnej. I gdyby nie nasz artykuł, miałby już tam pracę. Po naszym artykule, z tego co wiem, Artur Dąbkowski już złożył tam papiery, miał już się udać na badanie lekarskie i nagle przepada, Miejska Energetyka zmienia zdanie, nie zatrudnia Artura Dąbkowskiego. No i teraz pytanie, co takiego zrobiła i o czym wiedzę ma Anna Bańkowska, a ja wiem, o czym wiedzę ma Anna Bańkowska i chciałem ją o to zapytać w szczegółach, żeby dać szansę, żeby nie było, proszę Państwa, że my napiszemy i za chwilę dostaniemy pozew sądowy, sprostowani, zaczniemy się kopać, nie wiadomo o co chodzi. No niech Anna Bańkowska odpowie, co takiego zrobiła w uzdrowisku, jak załatwiono pracę Arturowi Dąbkowskiemu, czy przekonywała go do tego, żeby zmienił pracę i przeszedł do MEC-u, czy rozmawiała w tej sprawie z Anną Mieczkowską, czy było to ustalone i jaką ma wiedzę na temat tego, co zaszło, co zrobił Artur Dąbkowski w uzdrowisku Kołobrzeg, bo jako przedstawiciel właściciela, jako członek zarządu powinna tę sprawę wyjaśnić, bo to zarządowi podlega przecież, było nie było, w sposób formalny, prezes uzdrowiska, który również ma na ten temat wiedzę. Proste i banalne. No i chciałem z Anną Bańkowską, po raz kolejny, porozmawiać na ten temat i myślisz, że mi się udało? Nie, bo Anna Bańkowska, pomimo że miała czas, nie było najmniejszego problemu zamienić dwa słowa, nie chciała tego zrobić, stwierdziła, że ją atakuje, nie wiadomo o co, a ja po prostu z panią Bańkowską chcę porozmawiać. Ona porozmawia w swoim czasie, jak ten czas znajdzie. Kiedy? Nie wiadomo. No i chciałem zapytać panią Bańkowską w związku z tym, co robił Artur Dąbkowski, czy jeżeli w taki, a nie inny sposób były uwagi kobiet pod adresem działań Artura Dąbkowskiego, czy skoro pani Bańkowska tak bardzo broni kobiety, czy nie byłoby stosownym, żeby faktycznie tę sprawę załatwić publicznie i pokazać, jak to wyglądało, jak ta obrona kobiet w uzdrowisku kołobrzeskim wyglądała, ale pani Bańkowska podziękowała za rozmowę i sobie poszła. Wiadomo jest to, że pani marszałek pojawiła się tam po to, żeby ugasić pożar. I tak jak powiedziałeś, zapobiec atmosferze skandalu i zapobiec tak naprawdę temu, żeby tam wybuchł strajk, bo wtedy nie udałoby się go już bardzo szybko. No naszym zdaniem taka groźba faktycznie istniała, gdyby Artur Dąbkowski miał tam dalej pracować, to podobno padały takie ostrzeżenia, że będzie protest, tak więc... Trzeba było znaleźć szybko jakieś miejsce ciepłe, a wiadomo, gdzie grzeją dobrze, to jest w Miejskiej Energetyce Cieplnej, tam się zajmują. Nie zapominajmy o jednej rzeczy, Piotrze, że tam jeszcze zależało na jednej kwestii, a mianowicie kwestii związanej z tym, żeby dalej Platforma Obywatelska, której za chwilę ma przewodzić podobno Anna Bańkowska, bo Anna Bańkowska nigdy nie zdementowała faktu, że jest kandydatem na szefa Platformy. To jest w ogóle ciekawe. Nigdzie o tym nie rozmawia. Kandydatem na prezydenta Kołobrzegu? Nie. Jeszcze jest, zaraz sobie przejdziemy do kandydatów w drugiej części, proszę Państwa, na temat kandydatów i tam podgrzejemy atmosferę. Natomiast to, co w tym wszystkim jest najciekawsze, to to, że w takim razie nie powinno dziwić, że zależało określonym politykom na utrzymaniu większości w Radzie Miasta, a tym 11 głosem jest, a właściwie był, Artur Dąbkowski. Głosem decydującym, języczkiem uwagi, tak naprawdę siłą sprawczą, ponieważ każdy, a polityk szczególnie, umie do tych 11 liczyć. Zmienimy troszkę temat, ale dalej będziemy w temacie Artura Dąbkowskiego, ponieważ obiegła w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, Kołobrzeg informacja, którą przekazał nam Krzysztof Plewko w audycji Antykwadrans, że Artur Dąbkowski może założyć klub radnych i po rezygnacji z członkostwa w Kołobrzescy Razem, i tak by z niego tam zrezygnowali, gdyby sam nie zrezygnował, on chce założyć klub radnych, a zostały tylko dwie radne, Renata Brączyk i Izabela Zielińska. Tak powiedział Krzysztof Plewko, potem to zweryfikowaliśmy i okazało się, że rzeczywiście takie rozmowy były prowadzone zarówno z jedną, jak i drugą radną, które powiedziały, że nie chcą mieć nic wspólnego z Arturem Dąbkowskim. Nie powiem, w jakich słowach to następowało, bo to by było dosyć nieładne i to jest ostatnia osoba, z którą taki klub by zakładano. Zresztą, żeby te słowa potwierdzić, no Artur Dąbkowski na wniosek Renaty Brączyk ma być odwołany z przewodniczenia Komisji Morskiej i o tym zadecydują radni podczas najbliższej sesji. Także klub jest tak naprawdę wykluczony, natomiast Artur Dąbkowski próbował to obrócić w żart, co jednak mu specjalnie nie wyszło, był strasznie niewiarygodny przy tym.
No tak, byłoby to bardzo zabawne. W ogóle cała ta sytuacja jest bardzo zabawna, a także to, w jaki sposób Krzysztof Plewko, wiceprzewodniczący Rady Miasta, kolportuje te plotki. Słuchałem fragmentu audycji, którą z radnym prowadziłeś i brakowało mi tam tylko jednego przypomnienia, jak to Krzysztof Plewko też mówił, że jeżeli pewne rzeczy się nie potwierdzą, to on poda się do dymisji. Taka była jego wiarygodność, bo do tej dymisji nigdy się nie podał, czyli moim zdaniem oszukał Kołobrzeżan. Jest takim właśnie cwaniakiem, który nie potrafił dotrzymać słowa w momencie, w którym cała ta sytuacja była dla niego niekorzystna. A gdy dowiedział się o jakichś tam rzeczach, to postanowił rzucić takie hasło w radio, no to sprawdźcie, jak te propozycje były robione. No to jest jakaś w ogóle jakoś bez sensu. Ale tutaj zauważ, w odróżnieniu od tego rzeczywiście zgadzam się z tobą, że Plewko obiecywał podanie się do dymisji i tego nie zrobił, chociaż mówił, że zrobi. Tutaj jednak ta informacja po weryfikacji okazała się prawdą. Rzeczywiście tego typu rozmowy były prowadzone. Ale Piotr, co to za rozmowy? No ktoś do kogoś wykonał telefon, zapytał się, czy chce, a ten ktoś mu powiedział, że nie. To co to za rozmowa? No jest to rozmowa w sprawie... No tak, jak ja bym do ciebie zadzwonił, zapytał... Te osoby powiedziały, czy... że tak? Nie. Jak ja bym do ciebie zadzwonił i zapytał, czy chciałbyś być prezydentem Kołobrzegu, a ty byś powiedział, że nie, to następnie możemy powiedzieć, że trwały rozmowy o kandydowaniu Piotra Rybczyńskiego na prezydenta Kołobrzegu? Tak się robi. No to jest paranoja, to jest jakaś bzdura. Ale niestety tak jest, bo tak się dzieje w polityce, tak? Ale to jest taka polityka faktów medialnych. No wyszedł jakiś facet, kompletnie niewiarygodny, tak, i opowiada o rzeczach związanych z plotkami, które gdzieś usłyszał i potem jak dzwonimy, to się okazuje, że żadnych rozmów nie było. No po prostu Dąbkowski zagadywał. Były te rozmowy prowadzone, były, bo zarówno jedna radna, jak i druga uzyskały taką wiedzę, że Dąbkowski chce z nimi zakładać klub. No ale były rozmowy, bo rozmowy to są wtedy, kiedy na przykład Annę Bańkowską chce się zrobić przewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Się rozmawia, ustala, spotykają się jakieś gremia i tak dalej. To są rozmowy. Bo to są, Robert, to są kuluary kuluarów. No nie, no ale my to wiemy, dlatego to jest taka wrzutka medialna dla dziennikarzy, którzy poszli i sprawdzili, że żadnych rozmów nie było. Po prostu Dąbkowski z kimś rozmawiał, tak? Czyli jakie to były rozmowy? Telefon wykonał, spotkał się na jakimś party i zapytał. Ale nie podpowiada ci intuicja, Robert, w tym momencie, że próbował wysądować dwie jedyne radne, które nie są zrzeszone w jakimkolwiek klubie, żeby taki klub utworzyć, bo mi intuicja podpowiada, że właśnie tak było, tak? Że on chciał ten klub założyć. No dobrze, ale to jest zupełnie inna informacja. Dąbkowski chciał założyć klub, a trwały rozmowy na temat założenia klubu. No to jest po prostu bzdura. I tyle. I naginanie rzeczywistości do rzeczywistości politycznej jest kłamstwem. Kłamstwo jest grzechem, dobre, już tak przechodząc. Tak więc no nie można zarzucać komukolwiek, że trwały jakieś rozmowy bądź w tych rozmowach uczestniczył, bo gdy został zapytany, powiedział nie. No to co to za rozmowy? Dobra, Robert, ja ci powiem, jaką ja miałem tezę w informacji zapowiadającej audycję. Radny Artur Dąbkowski po rezygnacji z członkostwa w klubie radnych Kołobrzescy Razem chce założyć nowy klub. Myślnik, tak uważa radny Krzysztof Plewko. Jasne, ja to wszystko rozumiem. Niemniej jednak w audycji, którą prowadziłeś, wydźwięk tej sprawy był zupełnie inny. Słuchałem i dzwoniły do mnie również po tej audycji osoby, które o to pytały. A potem my wszyscy dzwoniliśmy do radnych i pytaliśmy je, czy to prawda. No i one powiedziały, że to prawda. Nie, no że był telefon, a nie, że były rozmowy, a to zupełnie inne rzeczy. Bardzo. Konsultacje, rozmowy właśnie polegają na tym, że... Właśnie, proszę Państwa, po tej audycji będziecie mogli powiedzieć, że w audycji trwały rozmowy na temat kandydatury Piotra Rybczyńskiego na prezydenta Kołobrzegu. Nie, była wzmianka tylko na ten temat, prześmiewczo wrzucona przez Roberta Dziembę. Czyli jak Kalemu kraść krowy, to źle. Rozumiem. Dobra, proszę Państwa, musimy zakończyć część pierwszą, bo przekroczyliśmy czas naszej audycji. Witamy Państwa w części drugiej. Też będzie trochę dużo fantastyki jak w części pierwszej. Otóż mamy kolejnego kandydata na prezydenta Kołobrzegu. Wioletta Dymecka jest kandydatem Nowej Lewicy na prezydenta właśnie Kołobrzegu. Tutaj byłem zdziwiony, bo na początku myślałem, że chodzi o Mielno, ponieważ pani Wioletta tam pracuje od kilku lat, tam ma centrum swoich spraw życiowych, ale potem dosłuchałem, ponieważ nie zaproszono mnie na tą konferencję, nie wiem dlaczego, dosłuchałem sobie tej konferencji. Nie zaproszono cię na konferencję?
nie zaproszono mnie na konferencję. W momencie, kiedy ty zadzwoniłeś do mnie pół godziny przed konferencją, ja już niestety miałem inne plany. Ale wydaje mi się, że to przeoczenie. I też nie będę robił z tego scen, tak? I, mówisz nic straconego. Nie chcę tego mówić, tak, po słuchaniu tej konferencji. Natomiast to ciekawe, Jacek Kuś okazało się, że też jest kandydatem na starostę Kłobrzyskiego, ponieważ o tym poinformowano podczas konferencji prasowej. Nie jestem politologiem, tak jak ty, natomiast z tego, co kojarzę, to starosta nie pochodzi z wyborów bezpośrednich, natomiast wybierany jest nie bezpośrednio, ale pośrednio przez Radę Powiatu, czyli to układ sił w Radzie Powiatu będzie o tym decydował, kto będzie mógł zostać starostą. Także tutaj też mamy takie trochę lekkie faux pas, moim zdaniem. Gdyby Jacek Kuś zwołał konferencję prasową, żeby powiedzieć nam, że Lewica istnieje, to dobrze by było, bo ja bym mu podziękował, że przypomniał nam, że po iluś latach chyba w ogóle przypomniałem sobie, że jest Lewica, bo oni od czasu, jak jeszcze była kampania wyborcza, tam organizowali te konferencje w związku z wyborami powiatowymi, a więc zobacz, ponad 2 lata temu i dzięki Jackowi Kusiowi przypomnieliśmy sobie, że jest coś takiego jak Lewica, nowa Lewica nawet. Mówiąc szczerze, dzięki tej konferencji przypomniałem sobie nazwę partii. I nie mówię tego szyderczo, autentycznie, tak sobie przypomniałem, bardzo dziękuję za to, natomiast powiem w ten sposób. Gdyby nie to, że Jacek Kuś powiedział, że ktoś będzie kandydował na prezydenta, a ktoś będzie kandydował na starostę, to ta konferencja nie miała kompletnie sensu. Mówiąc krótko, 2 tygodnie temu odbyło się spotkanie Nowej Lewicy, przyjęto kandydatury na członków partii, przyjęto tych ludzi do partii, ustalono jakieś tam ramy funkcjonowania, czyli powiedzmy partia pod tytułem Nowa Lewica krzepnie w Kołobrzegu. A tymczasem Jacek Kuś po raz kolejny zaklina rzeczywistość i mówi, że Nowa Lewica to partia poważna w Kołobrzegu. A ktoś twierdził, że jest niepoważna. Jak słyszę takie słowa, to zastanawiam się, po co używać, że partia sama z siebie jest organizacją poważnych ludzi, którzy mówią o poważnych rzeczach, a nie spotkają się tylko po to, żeby wypić piwo. Prawda? Dobrze. Tak, Robert, ja się z tobą tutaj zgadzam, że opinią publiczną w Kołobrzegu w ubiegły piątek wstrząsnęło wydarzenie pozbawione zupełnie znaczenia. To prawda. Natomiast jeszcze pójdźmy dalej. Słuchaj, to co Violetta Dymecka jeszcze powiedziałem, co mi utkwiło, nie? Jak właśnie zapowiedziano, że Violetta Dymecka jest kandydatem Nowej Lewicy na prezydenta miasta. Violetta Dymecka powiedziała, ja po prostu na razie nie odmówiłam. Ale ja to słyszałem, ja jestem zszokowany w ogóle formułą tego. Znaczy, no, ja bardzo szanuję panią Violettę Dymecką, tylko mam wrażenie, że ona po prostu, jak spojrzysz na to, jak to wygląda, że ona tam jest osobą, która była chyba tak samo zaskoczona tym wszystkim, jak i my. Choć dzień wcześniej na portalu EKG ukazał się w ogóle artykuł, który był sensacyjny, zapowiedź niesłychanych rzeczy, które nie miały miejsca. Dobrze, ale słuchaj, dobrze, że mnie nie zaprosili na tą konferencję, bo bym zadał takie pytanie. W takim razie, dlaczego chcą zmieniać prezydenta? Przecież współpracują w ramach kołobrzeskich razem. Czy uważają, że Anna Mieczkowska jest złym prezydentem Kołobrzegu i nie zasługuje na drugą kadencję? No to przepraszam bardzo, to jest czerwona kartka. Piotrze, to jest bardzo dobre to, co powiedziałeś, bo oto pytała między innymi chyba Kamila Para z telewizji kablowej, ale także Artur Sempruch z naszego portalu. To się narzuca po prostu automatycznie to pytanie. Tak, ono jest oczywiste, no bo problem polega jeszcze w czymś innym. Bo skoro są kołobrzescy razem popierają Annę Mieczkowską, takim przedstawicielem Nowej Lewicy w Kołobrzeskich Razem jest przecież Bogdan Błaszczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta, który powinien tych interesów Lewicy tam pilnować, no to pytanie, skoro mają dzisiaj własnego kandydata, to znaczy, że Anna Mieczkowska rządzi źle, nie radzi sobie z miastem, chyba potwierdzają w takim razie zarzuty opozycji, no bo inaczej nie dawaliby własnego kandydata, bo po co, skoro ich kandydat Anna Mieczkowska, którego wszyscy, Violetta Dymecka, Jacek Kuś, Bogdan Błaszczyk, przecież popierali w tych wyborach 2,5 roku temu. No to powiedz mi, bo ja może jestem politologiem, patrzę na to zbyt formalnie, ale ty, Piotrze, jesteś prawnikiem, może patrzysz na to z innego punktu widzenia. Weź, powiedz mi, gdzie się mylimy.
Nie mam pojęcia, powiem ci. Dla mnie jest to no taki falstart w 100%, tak? Słuchajcie, dawno nas nie było, to co powiedziałeś, lewica tak naprawdę była nie tyle co w rozsypce, co po prostu nie funkcjonowała na terenie naszego powiatu, nie organizowała tak naprawdę nic, bo był okres między wyborami i teraz próbuje się poskładać do kupy. I ktoś powiedział tak, słuchajcie, musimy coś zrobić. Ale co? Nie wiemy. No to dobra, to weźmy kandydata na prezydenta. Kto? Ręka do góry, nikt. To weźmiemy Violettę Dymecką, bo ona już tam kiedyś kandydowała gdzieś, tak? Dobra, okej, okay, nie? A ona po prostu na razie nie odmówiła. I się robi trochę Monty Python, tak? Ale to ciekawe, bo Jacek Kuś, to się nazywa samo przez się. Z kim Jacek Kuś będzie chciał robić koalicję w następnych wyborach, jak ma być kandydatem na starostę? No bo załóżmy, że Jacek Kuś nie będzie miał wystarczającej liczby głosów i na przykład będzie sytuacja taka jak obecnie. Na przykład będzie miał do wyboru, żeby zostać starostą, będzie mógł założyć koalicję z Platformą albo z PiS-em. No to jak PiS mu zaproponuje starostę, to zostanie z PiS-em, będzie rządził, bo tylko tam będzie miał taką możliwość? Czy weźmie funkcję wicestarosty? Bo to jest takie czarowanie. I gdyby nie ta kuriozalna sytuacja, pewnie byśmy dzisiaj nie grillowali Jacka Kusia i jego kolegów, gdyby było to faktyczne, poważne podejście do dziennikarzy, a nie po prostu wyjście z jakąś taką popierdółką, za przeproszeniem, tylko po to, żeby dziennikarze to rozdmuchali. Mam takie wrażenie, że to po prostu po to było zrobione, taka gierka, i my mieliśmy to rozdmuchać, ale co? Przecież wiemy, że Violetta... Słucham? Proszę. Rozdmuchaliśmy. No słuchaj, tak, to są proste zasady. Lepiej niech mówią o nas źle, niż nic nie mówią, tak? I niech mówią źle, byle nie przekręcali nazwiska. I to jest najważniejsze, tak? Dalej, teraz lewica jest, zobacz, poświęciliśmy prawie połowę audycji, tak? Oczywiście kontekst trochę nie do końca pozytywny, natomiast my nie przesądzamy o tym. Mi się wydaje, że Jacek Kuś się sprawdza w roli wicestarosty i można domniemywać, że starostą też nie będzie tragicznym, tak? I w tym momencie tylko ta formuła, która została tutaj nam przedstawiona, w ten sposób, no, urąga elementarnemu poczuciu rzeczywistości. No bardzo delikatnie powiedziałeś. Widzę, że nie chciałeś być niemiły. Jacek Kuś był naszym gościem ostatnio w audycji Studio Reduta. Szkoda, że tam nie można było tam porozmawiać. Natomiast jeżeli idzie o kandydatów na prezydenta, bo poruszyłeś ten temat i obiecałem, że do niego powrócimy, tutaj pojawiają się jeszcze trzy nazwiska. No Tomasz Tamborski, bo sam powiedział, że będzie chciał kandydować. No to nie budzi najmniejszej wątpliwości i nigdy nie powiedział, że zmienia zdanie. Ale mamy kolejne dwie osoby, Annę Bańkowską i Annę Mieczkowską. I otóż w szeregach Platformy mówi się w ten sposób, że Anna Mieczkowska rozważa kwestię startowania w wyborach parlamentarnych. Ona ostatnio dzięki Januszowi Gromkowi coraz bardziej pojawia się w parlamencie. Wszystko wskazuje, że na posła nie będzie startował poseł Marek Hok, który zrezygnował także już z przewodzenia Platformy Obywatelskiej. A z drugiej strony na szefową Platformy Obywatelskiej miałaby być wsadzona Anna Bańkowska, a jednocześnie miałaby być ewentualnym kandydatem na prezydenta, gdyby ostatecznie Anna Mieczkowska podjęła decyzję o starcie w wyborach parlamentarnych. Tutaj jest jeszcze taka kwestia związana z tym, że nie wiemy, jak będzie wyglądało zakończenie kadencji. Wszystko na to wskazuje, że kadencja samorządowców zostanie wydłużona o kilka miesięcy, żeby nie zachodziły na siebie podwójne wybory parlamentarne i wybory jednocześnie samorządowe, tak żeby te kwestie zostały rozstrzygnięte. I biorąc to pod uwagę, no może być w Kołobrzegu różnie. Tak więc Anna Mieczkowska, znowuż też gdzieś słyszałem, nie oglądałem audycji w telewizji kablowej Kołobrzeg, powiedziała, że jest kandydatem na prezydenta Kołobrzegu. Żadna nowość, bo pani prezydent już o tym mówiła i to nie jest jakaś tam tajemnica. Ona o tym mówiła w audycji też rok temu mniej więcej. Mówiła o tym, że ona została wybrana na dwie kadencje, tak? I ona ma przed sobą dwie kadencje. Natomiast to mieszkańcy zdecydują o tym, czy tą drugą kadencję jej powierzyć. I w sposób dorozumiany można było przyjąć, że będzie kandydować na urząd prezydenta miasta. Natomiast to jest polityka. I tutaj wszystko jest tak naprawdę jeszcze możliwe 2 lata przed wyborami. Jak widać, lepiej falstartu nie popełnić, poczekać trochę, rozeznać się we wszystkim, tak, i przeanalizować to dokładnie. Zgadzam się z tobą, tak więc no mamy taką obecną sytuację. Zobaczymy też, co powiedzą kołobrzescy, bo zobacz, że pani prezydent nie zwołuje nigdzie konferencji, nie mówi o sytuacji w Kołobrzeskich, nie mówi o większości w Radzie Miasta, nie podsumowała do tej pory swoich połowinek.
Moim zdaniem jest to symptomatyczne, to znikąd się nie bierze, ale my jako dziennikarze niewygodni i nie do końca w niektórych kręgach lubiani, ale niezawodni, jeżeli idzie o naszych słuchaczy, czytelników, odbiorców, będziemy te kwestie komentować. Kończymy. Niewygodny, nie do końca lubiany Robert Dzięba. Tak, i zapewne powszechnie lubiany i szanowany Piotr Rybczyński.